Witam wszystkich niezmiennych z tej strony Lukas Monato. Zapraszam was już teraz do drugiego odcinka Zagrajmy w Gothicie. Ostatnio, jak widać, skończyliśmy w tym miejscu. To był nasz ostatni zakup. Mam nadzieję, że w miarę się podał ten pierwszy odcinek. Nie będzie się nam niezbyt surowi, jeżeli chodzi o komentarz. Mam nadzieję, że teraz będzie według mnie lepiej. A więc zaczynajmy. Nie ma co już wydłużać ani obijać bawełny. Tak zapatrzony w jedzenie, że po prostu nie zauważył, kiedy podeszliśmy. Ojka to szczurku, ślepota boli. No, niestety. W przypadku to nie było zbyt mądre. Nasz wysoki level, a więc mi nie przeszkadzaj, żeby sobie poćwiczyć na tych sierpach. No właśnie, z mostu. No, co za suchy syn. Już tak blisko mi rąbany gnujek schodem. Gdyby nie był taki silny, to normalnie bym mu spuścił porządne manto. No wkurzył mnie kolejny. Nie gadał z zawszonych chłopi, bo... Prawda spudzie. Odnoś tę jagodę. I wobec jak miał co pić. Ale nie. Nie. O! Co to? Ja tu normalnie jeden za drugim. Chciałbym tu irytować już trochę. Ja od razu bym podchodził.
one gnoje normalnie. Ile się z nich? Nie mogę jeden podejść, tylko muszą dwa wyjść. Bić mnie jakiegoś nie wiadomo kogo. No, zaraz nie wszystkie trzy najgorsze, bo łatwo wtedy ośmiać, ale no i skąd jakoś to przetrwaliśmy, no wiesz, te piekielniki. Dobra, miło się trochę przydałoby się na początek, nie wiem, na pewno zainwestować te punkty w naukę walki bronią, to by oszczędziło wielu problemów i kłopotów. Szybsze wymachiwanie od razu, bo walka ułatwiona. No może kogoś znajdziemy, bo znam, czy nie tyle kosztowało. A ty dokąd? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Pewnie. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś. Właś. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Ja lubię trochę bryłek seru. Od razu wiedziałem, że którzy nigdy się nie nauczył. Teraz wiedziałem, że będą śmieć, tak? Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam zrobić? Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Spoko, spoko. To się chyba nigdy nie skończy. Dobrze. Daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Człowiek. Nie, na tego zdania nie kliknę, bo zaraz bym już nie miał co liczyć na dobrą reputację. Dobra, szybko. Nie można polegać. Myślałem, że to się już skończyło. Witaj! Pokaż mi. Nie można polegać. Od co? Byś się sprzedać już. To już się więcej nie powtórzy. To się już nie powtórzy. Lepiej się w nic nie pakować. Myślałem, że to się skończy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Po co? Jeśli myślisz, że... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powtórzy. Lepiej się do tego powtórzy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Skończ tę papelinę, co? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To już lepiej się do tego nie nauczyć. A właśnie, to nas niewiele liuje. Beczek. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Zawsze to samo. Mam już dość tej papleni. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Świeżyć wszystko.
Zosztary jeszcze mam. Tak długo jak mnie. Tylko zachowaj to. W dzisiejszych czasach na nikim nie można. Nie powinni być. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zachowaj to dla tego, jakiegoś nauczyciela. To się już nie powtórzy. To się już nie powtórzy. Tak długo jak mnie. Był czas. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz. I jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie. Przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz... Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. Przepuść mnie! Lepiej się do tego nie mieszać. To nie mój problem. Hej! Nowa twarz! Lepiej się do tego nie mieszać. Był czas. Nie chciałbym teraz być w jego drodze. Nie będę dalej słuchał. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Więcej nie powtórzę. Świstaka i załatwimy sprawę. Nie chciałbym teraz być w jego drodze. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. Komuś możemy pomóc. Zobaczmy jego.
Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza. No, czemu nie pójdziesz tam? Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Nowak. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze marne 10. Masz tu 10. Jeśli tylko będę w pobliżu, może resztę obozu obstawię. Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię. Tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. To się okaże. Czemu by nie? Ile mam ci zapłacić? Niewiele. 10 bryłek rudy, to wszystko. Proszę, oto ruda. Przyjaciół nigdy nie za wielu. Widzę, że mądry z ciebie gość. Od tej pory będziemy cię mieli na oku. Ale to nie znaczy, że możesz tu robić, co ci się żywnie podoba, jasne? Do zobaczenia. W obozie nie musisz się niczego obawiać. Będziemy mieli na ciebie oko. To się okaże jeszcze. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. No to chyba się zajmę robotą. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Może. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Trzymaj się. Mam już dość tej postaci. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje.
A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Stary, płac wszystkim, co mi dasz. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem. Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście, to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach, a to już za wiele. Niestety... Dlaczego? Bo jest pod... Zajmę się tym. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć. Widzę, że czeka mnie do... Zaczynamy od razu? Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Musisz uważać na to, co Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Trzymaj się. Mam już dość tej paplaniny. W tej historii musi być jednak zachowany. Nasze umiejętności bojowe już podczas normalnej walki. Numer 6. Już lepiej. O, co to było? Jakiś bardziej. Ale Rezi, coraz lepiej walczysz. Jeszcze kilka punkcików będzie level kolejny. W ten sposób na początku zawsze możemy szybciej się poruszać, zanim jakieś mikstury na szybko nie mogli kupić.
Rezi tempo. Rezi tempo. Tak się dał. Szlaka i po prostu. Jeszcze raz. Pudłowa. Dalej, chycaj i go zaskoczył w tył. Niby szanse niewielkie, a jednak się udały. Mimo wszystko, że nie walczymy, było lepiej, ale nie umiem. To byłoby szaleństwo, kompletne szaleństwo. Ja pierdyle. To tak, że nie ktoś, że go nie trafia akurat, jak wykonuje drugi cios. Trochę irytujące. Nie rozumiem tego, jak to... Tak mi taki skurciutki, że nie trafia. Co tak wydarzy już? Dojdźmy tam, tam będzie. Tam na tyle zakończył ten odcinek. Mroczny kanion. Z levelem drugim. O ile punkty chyba wpakuje z nich siła. Lepszą broń. Jakbyś lepszą może broń. Zaraz to muszę mieć. O, chyba ktoś tam leży. No, jeszcze na koniec najpierw to sprawdźmy. Gorzki chleb, piekielnie. Gorzki chleb, bo nie wygląda jak jakiś grzyb. Ciekawą nazwę mu myśli. Zobaczmy. Bardzo straszne. Rudy troszkę. O, super, mamy neka już. Świetnie, to mamy już z głowy. No to porek może lepszy. Lepszy, mam wrażenie, ale zawsze to już coś. Dobra. Zobaczmy, co takiego. Mamy kielni nasze. To weźmy z dwa. Kochani, to by było w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tak, zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę. Można subskrypcję ci, co pierwszy raz mnie oglądają. Tak więc żegnam się z wami, dziękuję. Wszystko i do zobaczenia, trzymajcie się, hej!